Ziad Katan, urodzony w Bagdadzie Polak, do dziś uchodzi za symbol patologii i korupcji w powojennej historii Iraku. Został skazany na 180 lat więzienia i zwrot 800 milionów dolarów amerykańskich. Obecnie odsiaduje wyrok w bagdadzkim więzieniu. Jednak wiele wskazuje, że stał się ofiarą zakulisowych gier amerykańskich służb specjalnych, chcących przykryć wielomiliardowe nadużycia podczas odbudowy Iraku. Pewnie nie jest bez winy, ale jako wiceminister obrony narodowej tego kraju dał zielone światło do zawarcia szeregu kontraktów z polskim gigantem zbrojeniowym Boomar. Umowy te stały się kołem zamachowym dla polskiego przemysłu. Jednak ich szczegóły do dziś budzą wiele wątpliwości, podobnie jak sam Katan, którego historia nie jest jednoznaczna. Co łączy go z amerykańską CIA oraz agencją wywiadu? Jaki majątek zgromadził? Kiedy dowiedział się, że jego żona była recepcjonistką z warszawskiego hotelu Forum, współpracowała z PRL-owską bezpieką? I wreszcie, czy Polska powinna wyciągnąć go z irackiego więzienia? O tym wszystkim w książce Rekiny wojny, kto zarabiał na handlu polską bronią. Zapraszam do lektury.